Robimy na trzy, cztery? Tak. Trzy, cztery. Ry. Jestem z powrotem. Szymek swoją sałatkę wsadził do woreczka. Bardzo ciekawie to wygląda. No, oby nas policja nie złapała. Dobra, dzieci wróciły i teraz ja sobie pojadę. Zobaczymy, jak to jest. Siadamy, moi drodzy. Start. Mój tyłek, ała. Dobra, słuchajcie, dupka zdarła, ale powiem wam, że ta deskorolka zaczęła mi wężykować i dlatego się wywaliłem. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj zaczynamy pierwszy dzień na niemieckim kempingu. Właśnie siedzę z rodzicami w cieniu. Odpoczywamy po ostatnich akcjach i przebojach. Pokażę wam dzisiaj, jak ten kemping wygląda. A na razie zobaczcie, jak to za dnia jest tutaj u nas. Tutaj właśnie rodzice z tą przyczepą, którą jeździliśmy 5 lat temu. A nasza tutaj tak po sąsiedzku sobie siedzimy. Także zaczynamy dzień. Dzisiaj rodzice odjeżdżają, ponieważ wracają właśnie z Włoch, z tych Dolomitów, gdzie mieliśmy się spotkać. No niestety nie udało nam się pochodzić po górach, ale jeszcze pochodzimy, nie? Dolomity nie uciekną. Dolomity nie uciekną, może za rok. Oby. Dzieci sobie zażyczyły grzanki, więc stawiamy na ogień. Teraz moim zadaniem jest mieszać ten chleb. Tak chcesz? To mieszaj. Nadia miesza. Chcesz posolić? Dziadek zje. A jaką zupę mamy, Kasia? Koperkową. Koperkową. Teraz przyszedłem pozmywać. Pokażę wam od razu, jak kemping wygląda. Takie są zmywalnie. Tu mamy jakieś szafki dla dzieci, wanienka i tutaj pralnia. Ale żeby wejść do sanitariatów, do tego budynku, dostajemy taki chip. I ogólnie to są też łazienki, nie? Zobaczcie, tutaj można się umyć, tam są prysznice, także całkiem duży obiekt. Tam są ubikacje dla facetów, tu dla kobiet. Ale żeby tutaj wejść właśnie, trzeba się zeskanować tym chipem. Także są drzwi zamknięte. Tutaj, znaczy odpowiednią stroną. Stryk. Ach, za szybko. Za wolno. Teraz. I tak tutaj się wchodzi. Także to dostajecie w recepcji. Kosztuje to 20 euro kaucji. No i te 20 euro wam zwracają, jak odjeżdżacie. I to trzeba oddać. A ja teraz będę zmywał naczynia z Kasią. Także zaczynamy. Naczynia pozmywałem, ale pokażę wam, jak ten kemping mniej więcej wygląda. Powiem wam, że tutaj jest kilkaset parceli, takich na stałe. Więc tutaj przyjeżdżają sobie Niemcy odpoczywać nad jezioro, bo ogólnie kemping jest nad jeziorem. Później wam na mapie pokażę, gdzie to jest dokładnie. Ale fajne jest to, że właśnie jest przy autostradzie numer 72. I jakbyście jechali do Hiszpanii, to można tutaj sobie właśnie przyjechać na nockę i bezpiecznie się przenocować. Później wam pokażę wszystko, ale teraz wracam do przyczepy. Dzisiaj mamy bardzo gorąco i tak ma być przez 5 dni co najmniej. Ani jednej chmurki na niebie. Nadia usmażyła grzanki i teraz czekam na zupę. Mamy tutaj marchewkę, mięsko, a Kasia tam podgrzewa koperkową. No to smacznego, moi drodzy. Dobrze, żegnamy się z dziadkami, właśnie odjeżdżają. Dziękujemy za pobyt. No, trzymajcie się. Powiem wam, że chcemy się przeparkować w to miejsce, gdzie rodzice stali, ponieważ tutaj się taki fajny cień tworzył przed wejściem, przed przyczepą. No i ogólnie chcę mieć też trawę, żeby można było śledzie wbić od markizy. A tutaj na tej drodze nie mogłem. Także za chwilę będziemy przejeżdżać w to miejsce, ale najpierw pójdziemy na jezioro, ponieważ tutaj można pływać i kąpać się w jeziorze. Jest fajne, duże jezioro. Wszyscy już mają stroje pod sobą, znaczy pod ubraniem. Ja również mam slipki i idziemy pływać. Tam przed nami jest jeziorko, kemping jest bardzo duży. Może puszczę wam teraz drona, to zobaczycie to z góry. I jesteśmy nad jeziorkiem. Zobaczcie, jak tu jest fajnie. Żaglówki są, tam jest plażyczka. Ludzie się kąpią. A my gdzieś tutaj sobie na trawie kocyk rozbijemy. I dzieci będą moczyć nóżki. Okej, znaleźliśmy lepszą plażę. Tutaj jest fajnie, jest więcej ludzi. Płytko, no i fajna trawka. Rozkładamy kocyk. Tak jak w Hiszpanii. No. Nie za bardzo słońce, ale też nie za bardzo cień. Idziemy do wody, ale tu jest kamieniście. Będziesz co? Będę twoją motorówką. No trochę
zimna, ale spoko. Zimna? No, taka zimna. Dobra, słuchajcie, robimy to z Anią na trzy. Mogę odłożyć to? No, odłóż. Dobra, Ania jest z powrotem, odniosła okulary. Robimy na trzy, cztery? Tak. Trzy, cztery. No nie! Ry. Zimna? Zimna. Nie, fajna. Tylko, że mi do nosa wleciała. Teraz ty. No, dawaj. Ale fajnie. Jeziorko. Ej, nie jest zła, Ania. Skakuj, jest cieplutka. Dawaj, trzy, cztery. Poczekaj, ja do ciebie popłynę. No. Wspieraj mnie, bo inaczej. Dawaj, ja cię pociągnę do wody. Nie! Wspieraj. Wspieram cię. Ania, 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 Ania. A może tego nie nagrywać? Mogę. To Ania nie chce być na kamerze, jak wchodzi, więc gasimy. Pa, pa. No. Jest Ania. Leciała do wody. Ty jest głęboko? Nie. Nie, stoisz. Dobra, jest dobrze. Pływamy. Jesteśmy przy łazienkach. Wykąpaliśmy się po tym jeziorze, ale teraz robimy bańki, bo zabraliśmy. I Nadia wam teraz pokaże. W ogóle może zrobimy w zwolnionym tempie. Jak pęka. Oj, Ania. No i wróciliśmy. Teraz przestawię przyczepę na tą stronę, na tą piękną trawkę. Wiecie co, resztę przeniosę później, bo Kasia mi zrobiła kolację, a zaraz idziemy na lody, bo dzieciom obiecaliśmy pójście na lody, więc musimy się pospieszyć. Kasia mówi, że zapomniała plasterku sera, więc mi dokłada. Dzięki, Kasia. Kasia przełyka, więc nie nagrywamy, Kasia. Dziękuję. Ok, gotowe i element ozdobny, wrzosy i możemy jeść z Kasią. A zaraz idziemy na te lody. Ania, idziemy na lody? Idziemy na lody całą rodziną. Powiem wam, że tutaj dzieci zjeżdżały dzisiaj na deskorolce z tej górki i jest mega fajnie, bo aż się zjeżdża aż tam. Musicie nam pokazać nocą, no. Bo Ania ma fajne świecące koła. Aha, pozjeżdżamy jeszcze, to wam potem pokażemy, jak to wygląda. Wow. Ale teraz lody. Dobrze, wyszliśmy z ciemnej restauracji, bardzo tam ciemno było, ale lody jeszcze kupiliśmy, bo już chyba zamykają. Pyszne są. Pyszne są, no i takie lody kosztują 9 euro, czyli to jest euro 80 od osoby. Tylko u mnie jest taka sprawa, że ja poprosiłem waniliowe, a pan mi jakieś jabłkowe nałożył, bo myślał, że to są waniliowe i są takie kwaśne. Nie smakują. Możemy się zamienić. Tak? Bo ja bardzo lubię twoje. No ale ty masz już połowę zjedzone. No to ci trochę dam. Dobra, nie, no możemy jeść. Okej, no to smacznego. Dobra, każdy wziął mojego loda i sprawdziliśmy, jak to jest smak. Okazało się, że wszyscy pomarańcza. Wiedzą, że to jest pomarańcza. Czyli mam lody pomarańczowe, dlatego są takie kwaśne. Szymek chce mojego, a ja wam w międzyczasie pokażę, jak się napełnia wodę na tym kempingu. Gdzie niegdy są takie właśnie kraniki. No i tutaj się po prostu podstawia, a włącza się... Tutaj jest zawór, także coś takiego. Tutaj mamy taki skrót do naszej przyczepy i od razu wam pokażę, jak wygląda kemping. Nadia już zjadła, zobaczcie. Tak mniej więcej wygląda kemping z jednej i z drugiej strony. Możemy iść bazą 4. Tak. Dzieci tutaj mają różne bazy i teraz chcą mi pokazać. Aha, ale to jest stromo. No to co? Ale fajnie. Tylko możliwe, że wywalisz loda. Wywalę loda? No. No to zostawię go tutaj. Idziemy do bazy numer 5. No to zostaw też mojego. Czekasz się tego? Aha, to jest tak stromo. Dzieci już tutaj mają oblatane wszystkie kąty. Ale tu fajnie. I teraz idziemy do bazy 3. Czekaj, tylko... Pokażę tam, zobaczcie, jak to jest fajnie. I widok na cały kemping. To tak, za chwilę cię oprowadzimy po wszystkich naszych bazach, bo mamy 9. 9 baz tu jest. Dobra, ale wiecie co? Ale 6 nie możesz wiedzieć. Idziemy po wafelki, bo Ania chciała wafelki. Dobra, schodzimy. Trudniej schodzić, więc pytaj się tam tych wody. Aha. No, naprawdę jest stromo. Ała. Teraz Nadia zjeżdża na pupie. Nie. No dawaj. Bo ty jesteś w klapkach, to masz jeszcze trudniej. No właśnie, gdybyście widzieli, jak tata zjechał. Tata, wiesz, że my ma
mamy tutaj aż 9 baz. Wiem, bo mi mówiliście. No i tutaj jest taka strefa rekreacji. Jest boisko do piłki nożnej. Zobaczcie, jakie ładne. Tam w ping-ponga można pograć. Tutaj siatkówkę, a tam ognisko zrobić. Tutaj jest miejsce na ognisko, tam siatkówka. A nasza przyczepa jest tutaj za tą strefą sportu, w tym miejscu. Dobra, są wafelki, a ja tam będę jadł z kubeczka. Dobra, dzisiaj wam pokażemy jeszcze, jak zjeżdżam na dyskorolce. No, jeszcze raz, Ania. Patrz, jak on jest z przodu, a ja z tyłu, ja i tak go wyprzedzę i wygrywam. Tak, masz szybszą dyskorolkę. Jedziemy do hopek. Dobra, zjeżdżają dzieci na siedząco. Ta, ale uważaj! Dobra, uważam. A ty za nim, Ania? Może obok niego? Nie, za nim. Dobra, czas. Start! Start! I tak go wyprzedzę. Wow, ale to jest szybkie! Super to jest! A nie umiem tym kierować. Ej, też sobie zjadę. Zobaczcie, aż tam dojechali na sam koniec, aż do progu zwalniającego. Dobra, dzieci wróciły i teraz ja sobie pojadę. Zobaczymy, jak to jest. Dobra, siadamy, moi drodzy. Co? Ja muszę ci nauczyć. No, jak? Jestem najlepszą uczelnią. Jesteś nauczycielką, chciałaś nawet powiedzieć. Siadamy na ry. Na ry, aha, na girl. Tutaj... Trzymasz się, no. Aha. Tak i jedziesz. A, dobra, okej. Ale patrz, jak tak, hop. To tak, jak puszczasz ręce, musisz, to ona sama idzie. Trochę się odepchnąć. Musisz tu trzymać. A, dobra. I tak, jadę, dobra. Tak skoknie. Dobra, Szymuś, poczekaj. Mieliśmy razem jechać. Ręce w boki, dobra. Tutaj kładę nogi. Muszę kamerę wam tutaj ustawić. Nie, musisz... Tutaj nogę i tu nogę. Tata, nie. Musisz ja już jadę, Szymuś. Siedzieć. No, dobrze jest. Czas, start. Mój tyłek, ała. Dobra, słuchajcie, dupka zdarła, ale powiem wam, że ta deskorolka zaczęła mi wężykować i dlatego się wywaliłem. Za duży jestem na tą deskę. No bo patrz, ty jesteś za ciężki. Ty tak... Ty wężykowałem, tak, no. Trząsłeś. Czułem się, jakbym przyczepą kempingową jechał i wężykował. No tak, a jak ty tak trzęśniesz, no to ona może się wywalić do tyłu, no, no bo ty jeszcze byłeś tutaj. No właśnie. Teraz wam powiem, że mam nowe wiadomości odnośnie samochodu. Jestem cały czas na telefonie z panem mechanikiem, z panem elektrykiem. No i powiem wam tak, trzeba było rozebrać ten samochód jeszcze bardziej. Panowie musieli zdjąć całą deskę rozdzielczą. Może teraz wam pokażę filmik, jak to wygląda. Tutaj, jak widzicie, wszystkie siedzenia zostały wyjęte, no i też kierownica i cała deska rozdzielcza. Ponieważ ta wiązka była przepalona również pod deską rozdzielczą. No i to wszystko trzeba było rozebrać. I tutaj widzicie taką wiązkę grubą, która jest popalona i okazuje się, że ona kosztuje 37 tysięcy złotych. I najgorsze jest to, że też nie można jej nigdzie kupić, więc panowie gdzieś szukali jakiejś używanej, no i znaleźli w jakimś Volkswagenie T6 Caravelle, no ale ona okazała się okrojona, bo tam jest niby 20 jakiś tam wiązek, a w tym moim samochodzie jest 40, więc starałem się też dorobić resztę tych wiązek. No i właśnie tutaj dostaję zdjęcia od pana elektryka, jakie są właśnie tutaj postępy. Ogólnie pokażę wam teraz zdjęcia, jakie dostałem. Tutaj są jeszcze te wiązki popalone. Tutaj widzicie pierwsze zdjęcie, drugie zdjęcie, trzecie zdjęcie. No jest naprawdę mocno popalona ta wiązka, no i trzeba ją odtworzyć na nowo. Także panowie elektrycy tutaj po prostu pracują i własnoręcznie odtwarzają te przewody, bo tej wiązki nie można w ogóle kupić. Nawet jakby była do kupienia za 37 tysięcy nowa, to nie można jej kupić, bo po prostu jej nie ma. Także starają się wszystko to odtworzyć ręcznie, no i polutować z wszystkimi wtyczkami. Także tu już wam wszystkie zdjęcia pokazałem. No i tutaj jest jeszcze zdjęcie, jak już właśnie odtwarzają tą wiązkę. No wygląda to naprawdę poważnie. No i panowie muszą mieć niesamowitą wiedzę, żeby to wszystko ogarnąć. Zobaczcie, tu jest tyle przewodów, a oni podjęli się tego i mówią, że to zrobią krok po kroku, ale to trzeba po prostu zrobić. Mówią, że potrafią, także ja się tym bardziej z tej informacji cieszę. No i oczywiście życzę tym panom powodzenia, bo wygląda to naprawdę poważnie. Także takie są najnowsze wieści z warsztatu. No jak będę miał coś więcej, jakieś informacje, to oczywiście też wam przekażę.
Aha, jeszcze wam zapomniałem powiedzieć, ile mniej więcej wyniesie cała naprawa tego samochodu. No pan powiedział, że tak mniej więcej 5-6 tysięcy złotych. Wprawdzie nie będzie nowej tej wiązki, której wam mówiłem, za 37 tysięcy, ale właśnie regeneracja tej starej będzie mniej więcej kosztować 5-6 tysięcy złotych. Także na tyle mniej więcej zostało to wszystko wycenione tak wstępnie. Ej, słuchajcie, mamy nowy dzień i ląduje helikopter na naszym kempingu. Idziemy popatrzeć. Szymek! Nie idźcie tak blisko. Gdzie on jest? Za boiskiem wylądował helikopter. Tam wylądował. Jest za tym drzewem. Ktoś chyba na kempingu zachorował, bo zobaczcie, jest karetka. A tuż obok jest właśnie ten helikopter z firmy ADAC. Także na kempingu mamy akcję ratunkową. Czekamy aż odleci, ale Szymek znalazł tutaj jakieś jajka. Jajka ślimaka jakiegoś. Myślisz, że to ślimaka? Tak. No tak, no zobaczcie sobie, to są ślimaki. Zobaczcie, tam jest gniazdo i normalnie są jajeczka. Ale tylko tyle zabierzemy, bo nie wiemy, co się z tego wykluje. No, Szymek chce zobaczyć, co się z tego wykluje, więc wsadzimy do słoiczka i zobaczymy. Poczekamy. Zobaczymy, jak wyglądają jajka winniczek. Czekaj, poczekamy kilka dni i może coś z tego się wykluje. Od razu wam powiemy, że te jajka to są jajka ślimaka winniczka. Właśnie Nadia znalazła w internecie. Bo ja już to widziałam, bo nam jeden ślimak taki malutki złożył jajka i takie same były. No, także Nadia już wiedziała, że to są jajka winniczka. Pokaż, Szymuś, jeszcze raz. Także to są jajeczka ślimaczka winniczka. No. Idą lekarze, chyba będą odlatywać. Tam mają bagażnik z tyłu. Karetka odjeżdża, tylko nie widać tego chorego. Chyba go będą przenosić zaraz. Dobra, jednak żadnego chorego nie było. Do karetki nikogo nie włożyli, do helikoptera również. Więc chyba przylecieli tak prewencyjnie. Czyli tak zapobiegawczo. No. Może nic groźnego się nie stało. Ale przynajmniej sobie popatrzymy, jak helikopter odlatuje. Patrzcie, startuje. Wejdzie. Wracamy do przyczepy i zaczynamy nowy dzień. Szymek robi sałatkę z trawy. Dla kogo? Dla ślimaków? Dla tych ślimaków, co mają się wykluć? Chyba. A jedę z baniakiem zatankować wodę. Dzisiaj mieliśmy trochę hałas na kempingu od rana, ponieważ pan kosi tutaj boisko obok nas. Ale przynajmniej jest ładnie. A tutaj przed boiskiem znalazłem kran i on jest najbliżej. Właśnie takie krany są najwygodniejsze, gdzie jest wysoko zawór i kawałek węża. I to się najfajniej napełnia. Dobra, mam i teraz muszę się pod tą górkę jakoś wczołgać. Jestem z powrotem. Szymek swoją sałatkę wsadził do woreczka. Bardzo ciekawie to wygląda. No, oby nas tam, policja nie złapała. I tam wspięłem takie ziaronka, potem to zasadzę i coś z tego mi wyrośnie. Mhm. Bo ja właśnie to tak... Myślałem, żeby to mi wyrosło. Jeszcze nie wiem, co to są za nasionka, bo znalazłem to w takim kwiecie. No ciekawe, co wyrośnie. Kwiecie. Dobra, to Szymek ma tutaj sałatkę w worku, a Nadia się uczy. No. Mamy właśnie lekcję o zmysłach. Jak rozpoznać róże? Czekaj, po jakich zmysłach? Po słuchu? Nie. Nie. Po dotyku? Tak, nie. Po węchu? No. Po wzroku? Tak. A po smaku? Nie. No raczej nie, róży się nie liże. No chyba, że cukierkową. No właśnie. Znowu przyszliśmy nad jeziorko, ale powiem wam, że jesteśmy już w Niemczech i postanowiłem załatwić sobie samochód zastępczy, bo tutaj mogę, na terenie Niemiec mogę mieć samochód zastępczy, w Polsce nie mogłem. Dlatego zadzwoniłem, no i na 4 dni nam przysługuje jeszcze samochód, także za chwilę ktoś do mnie zadzwoni i powie, gdzie mam go odebrać. Być może jeszcze taksówką będę musiał dojechać gdzieś, ale wszystkiego się za chwilę dowiemy, jestem na łączach i zaraz będziemy mieli samochód.
No i minęły 2 godziny, jem właśnie kolację, ale powiem wam, że o ten samochód zastępczy to już staram się 2 dni. Wczoraj rano zadzwoniłem, dzisiaj jest 17:20 i jeszcze tam firma nie ogarnęła tego samochodu. Od tamtego telefonu już minęły 2 godziny i ta wypożyczalnia również nie kontaktuje się ze mną w tej sprawie, więc czekam. Ale powiem wam, że właśnie dostałem telefon od serwisu, gdzie naprawiamy samochód z Polski, że ktoś z widzów wszedł na salę mechaników. Tam jest w ogóle zakaz wstępu dla ludzi. Ale ktoś z widzów wszedł właśnie na tą salę, powołał się, że jest moim kolegą, zaczął robić zdjęcia samochodu naszego. No i tam po prostu jakaś dziwna sytuacja wyszła, bo ja nie prosiłem nikogo, żeby tam wchodził. Właśnie dostałem telefon z informacją, że jeżeli kogoś takiego chcę wprowadzić, to żebym dał upoważnienie. Ale to nie moja wina, bo to ktoś wszedł po prostu, bardzo nieładnie się zachował, więc proszę, jeżeli macie takie pomysły, żeby iść tam i robić zdjęcia czy coś takiego. Nie mówię wszyscy, ale jak widzicie, jedna osoba się znalazła, która tak, nie wiem, powołała się na mnie, że jest moim kolegą i te zdjęcia tam robiła. To proszę bardzo, żeby ktoś tak nie robił, bo to jest bardzo niemiłe i nieuprzejme. No i przez całą tą sytuację musiałem się tłumaczyć, że to nie ja nasyłam tam ludzi, żeby robili zdjęcia, tylko po prostu ktoś z internetu sobie przyszedł te zdjęcia robić. Idę pograć w koszykówkę i pokażę wam od razu, jak tutaj wymyślili grę w kosza. Jest po prostu słup z takim kielichem i tam się wrzuca piłkę. Ach, nie trafiłem, bo lewą ręką, poczekajcie, zmienię kamerę. Puff, nie trafiłem. Dobra, jeszcze raz. I tu wam wylatuje. Także tak tutaj się w Niemczech gra w koszykówkę. Obręcz. Fajna sprawa. No, a samochód jednak dzisiaj nie dojedzie. Coś się nie dogadałem, bo tam po niemiecku coś, trochę po angielsku, ale nie mogłem się dogadać. W ogóle miała po mnie taksówka przyjechać i taksówkarz nie zadzwonił, pewnie przyjechał i odjechał. I tam trochę zamot wyszedł z tym, także dzisiaj nie mamy samochodu. No, w sumie mieliśmy jechać na zakupy, bo lodówka pusta. Ale jakoś do jutra przeżyjemy. A market jest 6 km stąd, więc na pieszo jest to godzina drogi. Także żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć! I paka! Nietrafiona!